Nazywam się Agnieszka Murawska, jestem technikiem pszczelarzem. Skończyłam zootechnikę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tam też jestem doktorantką w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt. No i tak naukowo zajmuję się zagrożeniami w środowisku życia pszczół i pracuję nad rozprawą, która dotyczy wpływu środków ochrony roślin na rodziny pszczele. Odbywałam też praktyki w wielu pasiekach, między innymi w pasiece Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dobrze. Czym my się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się problemami, z którymi pszczoły muszą sobie radzić w środowisku. I tutaj zajmiemy się zagrożeniami pochodzenia rolniczego, zagrożeniami spowodowanymi przez zmiany klimatu. Porozmawiamy też o globalizacji, czy ona w jakiś sposób zagraża pszczołom oraz co możemy zrobić, żeby choć trochę ograniczyć oddziaływanie zagrożeń na rodziny pszczele. Zaczniemy od zagrożeń pochodzenia rolniczego. Oczywiście pszczoła jest elementem rolnictwa i jak najbardziej ten krajobraz rolniczy jest również środowiskiem jej życia. I takim pierwszym zagrożeniem, które przychodzi do głowy, myślę, że każdemu, i nawet jeżeli spytalibyśmy się jakiegoś laika, to na pewno wymieniłby pestycydy, jeśli nie jako pierwsze zagrożenie dla pszczół, to na pewno takie top 5, w top 5 by się pestycydy znalazły. Co to są pestycydy? No tutaj nie jest to zaskakujące pojęcie. Pestycydy to są zarówno naturalne, jak i syntetyczne środki chemiczne, które mają nam służyć w zwalczaniu wszelkich szkodników organizmów niepożądanych. I pestycydy mają szereg zalet, ponieważ zwiększają uprawy roślin, zahamowują epidemię, na przykład przez likwidację gryzoni. Albo też pomagają nam magazynować żywność. No ale jaki jest problem z pestycydami? Taki główny problem z pestycydami jest taki, że nie mają one działania selektywnego. Czyli oprócz tego, że likwidują szkodniki, to likwidują też organizmy, które są pożyteczne. I to w sposób pośredni i bezpośredni, czyli taki organizm pożyteczny może spożyć czy mieć kontakt z tym środkiem, który jest szkodliwy bezpośrednio, a może wcale takiego bezpośredniego kontaktu nie mieć. I tutaj dla przykładu. Możemy pozbyć się, w tamtym roku na przykład był problem ze ślimakami duży. I my możemy się takich ślimaków pozbyć, wysypując w ogródku takie zazwyczaj niebieskie granulki moluskocydu, bo tak się nazywa środek na ślimaki. No i elegancko pozbędziemy się ślimaków, a przy okazji możemy podtruć jeże czy ptaki, które się tymi ślimakami żywią, a niekoniecznie te zwierzęta z tymi granulkami miały jakiś bezpośredni kontakt. No i tak samo możemy pozbyć się gryzoni, wysypując taką trutkę na szczury, a później taką trutką, może taką myszką, która zjadła tą trutkę, może poczęstować się kot czy pies, czyli szkodzimy tym samym innym organizmom. A czym się różnią pestycydy od środków ochrony roślin? To pojęcie jest często
często używane zamiennie. I tutaj też nie będzie to zaskakujące. Pestycydy niszczą, służą do zwalczania wszelkich szkodników, zarówno na uprawach roślin, jak i w naszych domach, w szpitalach, w magazynach z żywnością, a nawet na zwierzętach, na przykład obroże przeciwpchielne. Tam też są pestycydy. No a środki ochrony roślin to jest węższe pojęcie, bo tutaj mówimy tylko o tych środkach, które służą do zwalczania szkodników na uprawach roślinnych. Czyli każdy środek ochrony roślin to będzie też pestycyd, ale nie każdy pestycyd będzie środkiem ochrony roślin. I tutaj każdy nowo wprowadzony pestycyd, każdy nowoczesny pestycyd powinien się cechować niską szkodliwością dla organizmów stałocieplnych, nie powinien reagować z innymi chemikaliami, nie powinien zbyt długo się utrzymywać, czyli tutaj bioakumulować, powinien działać szybko, no i powinien mieć taki selektywny model działania, czyli jak najmniej szkodzić tym organizmom pożytecznym. I tutaj każdy nowo wprowadzany pestycyd przechodzi szereg badań i są wymogi, żeby badania były przeprowadzone, jak ta dana substancja wprowadzona na rynek nam działa w odpowiednich, w danych warunkach klimatycznych, no, czy jest szkodliwa dla ludzi i innych organizmów stałocieplnych, no jest też wymóg, żeby te badania były przeprowadzone odnośnie szkodliwości dla pszczoły miodnej. No i to wszystko w teorii oczywiście brzmi fantastycznie. Tych badań jest naprawdę wiele i kosztują, pochłaniają miliony złotych. No ale co jest nie tak? Często przecież i tak te pestycydy szkodzą. I to nie tylko pszczołom. Jak te badania na pszczole miodnej wyglądają? No one wyglądają najczęściej, te pierwsze badania, a często na nich się kończy takie badanie, polegają na badaniu robotnic po prostu w warunkach laboratoryjnych i sprawdzanie śmiertelności, określanie tej dawki śmiertelnej, czyli to tak można też nazwać LD50, to jest taka dawka, która spowoduje śmierć 50% populacji tej badanej. No i tutaj łatwo się domyślić, że to, że ktoś opracuje dawkę niższą niż ta śmiertelna, to wcale nie znaczy, że ten pestycyd nie będzie pszczołom szkodził. To, że nie zabija od razu 50% populacji, to nie znaczy, że ten pestycyd jest bezpieczny. I tutaj no, nie bada się tych dawek mniejszych, subletalnych, jak one długofalowo mogą na pszczoły działać. Jakie mamy rodzaje pestycydów, jak one mogą na pszczoły działać? Są pestycydy, które rozpylane są na rośliny i one mają takie działanie, no, że osadzają się na przykład na liściach i owad, który ma kontakt z takim pestycydem, po prostu umiera. Są też takie pestycydy, które roślina wchłania, one utrzymują się dłużej i są to tak zwane pestycydy systemiczne, czyli takie właśnie pochłaniane przez roślinę, utrzymujące się w liściach, w nektarze, w pyłku. No i one działają tak, że jeżeli owad nagryzie liść, no to wtedy ma kontakt z tą substancją i ona może powodować śmierć. Więc tutaj są dwa takie sposoby. Są też dwa scenariusze, z jakimi pszczoła po kontakcie z pestycydem może się spotkać. No albo to będzie taka dawka i taki środek, że spowoduje natychmiastową śmierć
i taka robotnica no nie wróci do ula siłą rzeczy, albo będzie to taka dawka tak zwana subletalna, czyli niepowodująca śmierci, no i pszczoła będzie w stanie po na przykład spożyciu nektaru z takim pestycydem, z pozostałościami, będzie w stanie wrócić do ula, no i przekaże te pozostałości do rodziny. No żaden scenariusz nie jest wesoły. Z punktu widzenia konsumenta miodu oczywiście ten drugi scenariusz jest mniej optymistyczny. I tutaj jeśli chodzi o środki ochrony roślin, które mogą najbardziej, z którymi pszczoły mogą mieć kontakt, to warto wymienić insektycydy, fungicydy i herbicydy. I tutaj zaczniemy od insektycydów. Myślę, że każdy wie, że to właśnie insektycydy, czyli środki owadobójcze, będą dla pszczół najbardziej niebezpieczne, bo pszczoły przecież są owadami. No i jakie mogą być insektycydy? Jakie mogą mieć działanie? Mogą mieć działanie kontaktowe, więc wtedy wnikają przez powłoki ciała. Mogą mieć działanie żołądkowe, to oczywiste wtedy drogą pokarmową, taki pestycyd jest przyjmowany. No i mogą mieć działanie gazowe, czyli przez drogi oddechowe owada dostają się do jego organizmu. A może być też taki full wypas, insektycydy łączone, czyli one tutaj mogą działać na różne sposoby, najczęściej kontaktowo i żołądkowo temu owadowi zagrażają. Jeśli chodzi o klasy, grupy pestycydów, to jest ich bardzo, bardzo dużo. I tutaj nie będziemy ich oczywiście wszystkich omawiać. Jakie one najczęściej mają działanie? Najczęściej powodują zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych w ciele owada. No i tutaj wspomnimy sobie dzisiaj o neonikotynoidach, bo jest to taki najbardziej kontrowersyjna i wzbudza najwięcej emocji grupa pestycydów. W naszym kraju można stosować acetamipryt i można go stosować również na uprawach rzepaku. To jest dość popularny środek w naszym kraju. Jest składnikiem mospilanu. Myślę, że z mospilanem większość osób się spotkała. Jest to dość popularna substancja i w każdym sklepie budowlanym właściwie nawet użytkownicy nieprofesjonalni taki środek mogą sobie zakupić. A oprócz tego jest dopuszczony do obrotu imidakloprid i klotianidyna, natomiast mogą być one stosowane tylko w szklarniach, w uprawach pod osłonami i to roślin ozdobnych. No tutaj mamy też pyretroidy, tutaj też jest dość znana klasa pestycydów. Bardzo wiele substancji z pyretroidów jest dopuszczonych do obrotu. One nie budzą takich emocji, tutaj politycznie raczej nikt pyretroidami się nie zajmuje. No i mamy tutaj na przykład takie środki jak labdacyhalotrynę, i tutaj też jest to znany środek, występuje na przykład w karatezeon. To też jest bardzo znany i też tak szeroko dostępny środek. No mamy jeszcze cypermetrynę czy deltametrynę. No a jak wspominałam, tych pyretroidów jest naprawdę dużo. Mamy też inne klasy pestycydów, o których no nie będziemy o wszystkich mówić. I tutaj jak działają neonikotynoidy i pyretroidy? No one zaburzają te przewodzenie impulsów. Efekt jest ten sam, ale droga działania jest troszkę inna. Tutaj neonikotynoidy w komórkach nerwowych owadów zastępują acetylocholinę, natomiast pyretroidy przedłużają kanały sodowe. I efektem jest pobudzenie owada, nadmierna aktywność, następnie owad jest wyczerpany, dochodzi do paraliżu, a później
do śmierci takiego owada. I teraz krótko o neonikotynoidach. Co się z nimi stało, czemu one były takie modne? To miał być taki złoty środek na wszystko. One wykazywały mniejszą toksyczność w porównaniu z insektycydami fosforanorganicznymi i karbiaminianowymi, czyli tymi trochę starszej generacji. Neonikotynoidy to pestycydy trzeciej generacji. I one tą mniejszą toksyczność wykazywały w stosunku do zwierząt stałocieplnych. No tutaj utrzymywano, że dla pszczół też są mniej toksyczne. No i co się z tymi pestycydami stało? No one w tych dawkach subletalnych okazuje się, że mogą pszczoły po spożyciu takiej subletalnej dawki mieć trudności z rozpoznaniem pożytku, z pobieraniem pokarmu, czy też z orientacją w terenie. I zaczęło się to od tego, to już te badania nad pestycydami z grupy neonikotynoidów trwają przeszło 20 lat i ich związkiem z tym, z takim zjawiskiem jak CCD, myślę, że jest to Państwu znane, czyli ten zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej. I tu pszczelarze we Francji, to od nich się zaczęło, zgłaszali właśnie, że ich pszczoły, które były postawione w pobliżu upraw, które tymi neonikotynoidami były traktowane, no to właśnie tak podejrzanie znikają. No i były przeprowadzone badania na ten temat i w kilku badaniach potwierdzono ten efekt właśnie problemów z orientacją w terenie, pobieraniu pokarmu. No i w 2013 roku Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że neonikotynoidy stanowią zbyt wysokie ryzyko dla pszczół, a badania, które były sponsorowane przez przemysł, jak większość badań nad toksycznością pestycydów, mogły być wadliwe, więc od tych środków się już odchodzi. Miały być złotym środkiem na wszystko, ale odchodzi się już od tych środków. No jeśli chodzi o piretroidy, no to one już nie budzą takich emocji. Są te, tak samo jak neonikotynoidy, są z tej trzeciej generacji pestycydów. I one są trujące dla owadów, a mało toksyczne dla ludzi i innych organizmów wyższych. Tak przynajmniej tutaj producenci deklarują. Natomiast jest udowodnione, że ludzie, którzy są narażeni na pary tych piretroidów, mają obniżoną odporność, czyli nie do końca są tak mało toksyczne dla nas. No, są trujące dla owadów, więc co za tym idzie, również dla pszczoły miodnej. No, istnieje ryzyko i badania dowodzą, że piretroidy w dawkach subletalnych mogą działać na pszczoły podobnie jak neonikotynoidy. Czyli tutaj no one nie budzą tych emocji takich jak neonikotynoidy, ale istnieją podejrzenia i myślę, że to kolejna grupa pestycydów, insektycydów dokładniej, która będzie niedługo na tapecie. Zresztą jest to takie... Czy tutaj pan Jan pyta, czy Polska dopuszcza wciąż ich stosowanie? Jeśli chodzi o neonikotynoidy, to tak jak wspomniałam wcześniej, acetamipryt jest jeszcze dopuszczony, aczkolwiek do 2023 roku tutaj trzeba pozbyć się wszelkich zapasów. Natomiast klotianidyna i imidakloprid są dopuszczone, ale nie można ich stosować na uprawie, no na polu. Trzeba tutaj tylko w szklarni można stosować, czy pod osłonami te środki. Jeśli chodzi o piretroidy, to jak najbardziej, i tutaj Polska nie jest wyjątkiem, można piretroidy
stosować. I może się Państwo zastanawiają, czemu jest tam kwiat w rotyczu. Myślę, że Państwo poznają, że to jest wrotycz. To jest dość popularna roślina. Czy pamiętają, czy może dalej Państwo stosują, albo czy w ogóle słyszeli o tym, po co w gospodarce pasiecznej kiedyś ten wrotycz stosowano? Umieszczało się w ulu suszony wrotycz, albo jakimiś naparami się traktowało pszczoły. Tutaj widzę, że ktoś pisze, więc nie będę zdradzać, może ktoś pamięta, bo ktoś dalej używa. Tutaj bardziej mi chodziło o jakieś takie zabiegi. Pyłek wrotycza, ale czy pszczelarz coś, to nie wie pan. No to ja już mówię. To jest taka metoda, którą można w starych książkach pszczelarskich wyczytać i też tacy starsi pszczelarze czasem o tym mówią. Wrotycz się używało, żeby zwalczać warozę. Wrotycz zawiera naturalny piretroid, który nazywa się piretryną. Tutaj to stężenie oczywiście nie jest jakieś ogromne, ale oprócz tego, że piretroidy szkodzą owadom, to również działają negatywnie na pajęczaki. Więc tam faktycznie jakiś efekt z tą warozą można było osiągnąć. Generalnie piretroidy znajdują się, ta piretryna, ten naturalny środek, znajduje się też na przykład w chryzantemach. I tutaj do produkcji piretryny jest używany złocień dalmatyński. Tutaj Kenia jest potęgą stosowania produkcji tej naturalnej piretryny, która... To czy wsadzać wrotycz, czy nie wsadzać? Ja szczerze mówię, no, nie ma żadnych badań, które by dowodziły skuteczności. Ta piretryna tam jest, ale jest w takiej ilości, że nie wiadomo, czy to faktycznie działa, czy nie. To jest taka informacja po prostu, która w starych książkach tam się znajduje. To bardziej w ramach ciekawostki, że ta piretryna faktycznie tam jest, niż żeby to miał być jakiś złoty środek na warozę. To już nie jesteśmy na tym etapie i tutaj trzeba cięższe działo tej warozie wytoczyć, szczególnie, że piretryna no nie szkodzi też owadom, czyli też pszczołom, więc to nie jest tak, że no nie jest to przebadane, więc nie polecałabym tutaj zawierzać temu, było to raczej powiedziane w ramach ciekawostki, że no te rośliny akurat te piretrynę mają, bo piretroidy powstały właśnie przez tą piretrynę, po prostu są syntetycznym odpowiednikiem naturalnej piretryny. Był nawet kiedyś był to proszek pruski, posypywało się takimi wysuszonymi chryzantemami, bo one zawierają dużo więcej tej piretryny. Właśnie szkodniki, to był taki naturalny, jeden z pierwszych środków. Ale był bardzo nietrwały, więc tutaj postanowiono syntetyczne środki stworzyć. No i co pestycydy znaczą dla pszczoły miodnej? No, insektycydy dokładniej. No tutaj nie będzie żadnej filozofii. Już wspominałam o tych dwóch scenariuszach. I będzie albo natychmiastowa śmierć w wyniku zatrucia, jeżeli dużo robotnic wyleci na taki pożytek, który powoduje przez obecność insektycydu śmierć, no to tutaj rodzina może być osłabiona i zmniejszy się oczywiście wydajność oraz odporność na choroby przez to osłabienie rodziny. Natomiast mało poznane są skutki dawek subletalnych, czyli tych, które śmierci nie powodują od razu. No i dlaczego tak jest? Te badania są dużo droższe niż zwykłe badania na śmiertelność. Bo żeby takie badania miały sens, to trzeba je przeprowadzać na całych rodzinach
całych rodzinach pszczelich, więc oprócz tego, że trzeba mieć rodziny, to trzeba mieć jeszcze bardzo duże areały, tutaj pole, żeby takie badania przeprowadzić. A później jest jeszcze problem, żeby udowodnić, że to akurat ta substancja, którą my badamy, pszczołom szkodziła lub nie. Bo trudno też znaleźć taki teren, gdzie mamy pewność, że nie ma żadnych innych substancji, że na przykład rolnik gdzieś obok, a jak wiemy, zasięg lotu pszczoły no nie wydaje się jakiś bardzo daleki, ale zapanować nad całym tym terenem, po którym pszczoły mogą się poruszać, jest trudno. Więc tutaj trudno później udowodnić, że to akurat ten środek, który my badamy, spowodował szkody. Jaka jest jeszcze trudność? Trudność jest z grupą kontrolną, czyli tą, która nie ma kontaktu ze środkiem, żeby mieć do czego porównać grupy badawcze do tej kontrolnej. I tutaj nie powiemy pszczołom z grupy kontrolnej, że ma nie latać akurat na to pole, tylko korzystać z innych, a jak wiemy, domyślamy się, grupa kontrolna i grupy badawcze muszą być utrzymywane w tych samych warunkach. Więc jeżeli my tą grupę kontrolną przewieziemy gdzie indziej, to inne warunki klimatyczne mogą panować, pogodowe może bardziej, inne warunki pogodowe i inne warunki pokarmowe, więc takie trudności są z tym badaniem dawek subletalnych. No i oprócz insektycydów, które mogą szkodzić mniej lub bardziej, ale zawsze jakiś efekt na tą pszczołę będą miały, są na przykład fungicydy, które też są stosowane na uprawach i pszczoły mogą mieć z nimi kontakt. Fungicydy, czyli środki grzybobójcze. No i czy one mogą w ogóle jakieś zagrożenie dla pszczół stanowić, skoro mają za zadanie niszczyć grzyby? No i okazuje się, że jak najbardziej, tutaj są badania, które dowodzą, że fungicydy też są dla pszczół toksyczne, choć nie tak bardzo jak insektycydy. Ale co jest ciekawego z fungicydami? W jaki one mogą sposób szkodzić? Działają synergistycznie z pestycydami z grupy pyretroidów i tutaj dowiedziono to już w latach 90., dlatego odradza się mieszania tych substancji oraz, i to dowiedziono 5 lat temu, w 2016 roku, że działają też synergistycznie z neonikotynoidami. Czyli sam fungicyd może nie być szkodliwy aż tak dla pszczoły, ale potęguje szkodliwość neonikotynoidów i pyretroidów. I oczywiście tutaj grup fungicydów, rodzajów tych substancji też jest bardzo dużo. Takim najbardziej znanym środkiem jest tebukonazol. No a herbicydy, które mają za zadanie niszczyć chwasty. Czy one mogą jakieś zagrożenie dla pszczół stanowić? Tutaj jako pierwsze powinno przyjść do głowy takie zagrożenie pośrednie. No skoro one niszczą chwasty, chwasty dla nas są bezwartościowe, natomiast dla pszczół mogą stanowić źródło urozmaiconej diety. Więc no niszcząc chwasty, pszczoły mają trochę ograniczony wybór pokarmu. No ale czy jakoś jeszcze mogą te herbicydy szkodzić? I tu najbardziej znanym herbicydem, a nie wiem, czy nawet nie pestycydem, jest glifosat i on też takie emocje ostatnio, no już przez wiele lat wzbudza. No już się wycofujemy od glifosatu i też do 2023 roku trzeba zużyć i już od 2022 roku nie można kupić będzie glifosatu, czyli tego składnika Roundupu. Roundup popularnie stosowany. Wiemy, jak te rośliny po Roundupie wyglądają. Wyglądają na spalone
I tu długo optymistycznie wierzono, że glifosat żadnego szkodliwego działania nie może mieć na inne organizmy niż rośliny, ponieważ on zaburza szlak metaboliczny, który występuje tylko w roślinach. Więc optymistycznie wierzono, że on nikomu nie będzie szkodził. No jak on szkodzi pszczołom? No okazało się, że glifosat powoduje zaburzenia w mikroflorze jelitowej pszczół i jest bardzo dużo badań, które temu dowodzą. I co to może powodować? To powoduje, że pszczoły są bardziej narażone na zakażenie takimi drobnoustrojami oportunistycznymi. Co to są za drobnoustroje? Jeżeli organizm jest zdrowy, o normalnej odporności, to takie drobnoustroje nie zaszkodzą, nic się nie stanie. Natomiast przy obniżonej odporności takie drobnoustroje szkodzą i mogą powodować zakażenie. I właśnie tak glifosat przez niszczenie mikroflory jelitowej pszczół tym pszczołom szkodzi. A jak wygląda sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce? To jest bardzo ciekawe. Celowo tutaj mówię o środkach ochrony roślin, tego pojęcia używam, a nie pestycydów, bo chodzi o te środki stosowane na roślinach. Czyli jeśli mówimy o insektycydach, to chodzi o te środki owadobójcze, które były na uprawach roślin, a nie na przykład do deratyzacji, czyli to tylko z upraw roślin. No i ta sprzedaż znacznie wzrosła. Przez ostatnie 15 lat insektycydów sprzedaje się więcej o aż 65%, fungicydów aż o 50%, a herbicydów, których generalnie też stosuje się najwięcej, sprzedaż wzrosła o 30%. Herbicydów stosuje się najwięcej między innymi, dlatego tu jest możliwa taka przyczyna, że herbicydami polewa się na przykład torowiska i te tramwajowe i nie tylko, czy jakieś kostki brukowe, no wszędzie tam, gdzie te chwasty mogą zniszczyć strukturę budynków czy drogi, to herbicydy są stosowane. Tu oczywiście chodzi tylko o te herbicydy stosowane jako środki w uprawach roślin, ale generalnie, ogólnie tych herbicydów najwięcej się zużywa. No i skąd ten wzrost tak ogromny stosowania kupowania środków? Trzymajmy się faktów, chodzi o sprzedaż. Oczywiście można przypuszczać, że te środki były zastosowane, skoro ktoś je kupił, no ale te dane dotyczą sprzedaży. No i jak Państwu się wydaje, czy łączna powierzchnia użytków rolnych w naszym kraju od tego 2005 roku zwiększyła się, czy się zmniejszyła? Można by przypuszczać, że może to mieć jakiś związek ze sprzedażą środków ochrony roślin. Pani Katarzyna pisze, że się zmniejszyła. No i dobrze pani przeczuwa, bo choć niewiele się zmniejszyła, no to zmniejszyła się o 300 tysięcy hektarów na przestrzeni tych lat. Czyli proszę spojrzeć, jak wzrosła sprzedaż tych środków ochrony roślin, jak bardzo zintensyfikowało się nasze rolnictwo od tego czasu. Jest to tendencja spadkowa, która się w naszym kraju utrzymuje. I tutaj przejdziemy teraz gładko z pestycydów na zmiany w krajobrazie rolniczym w naszym kraju. Głównie na naszym kraju się skupimy, bo to nas najbardziej dotyczy. Co w tym naszym kraju się zmienia?
No, nasz kraj stanowią użytki rolne, powierzchnię naszego kraju. Tak, tutaj ogrodnicy na pewno przykładają swoją cegiełkę i o ile rolnicy, bo tu pani Krystyna pisze, że ogrodnicy częściej kupują takie środki niż kiedyś. Myślę, że na pewno oni się przyczynili do tego wzrostu, ale intensyfikacja rolnictwa jak najbardziej też. I o ile rolnicy no, są zobowiązani do stosowania tych środków, przepisy tutaj jakby są zobowiązani do przestrzegania przepisów przy stosowaniu tych środków, oni muszą odpowiednio tam później opakowania oddawać, niezużyte resztki. Jak to wygląda w praktyce, to oczywiście wiemy, że bywa różnie, ale te przepisy są. Natomiast jeśli chodzi o ogrodników, o działkowców, to tutaj jest wolna amerykanka. Oni mogą stosować różne środki. Co więcej, jeżeli by Państwo weszli na stronę, tutaj nie chcę mówić jakiego, jednego z pomarańczowych marketów budowlanych, to ja ostatnio zrobiłam wielkie oczy. Być może to zmienili, ale ja się bardzo zdziwiłam, bo był właśnie do sprzedaży Mospilan, czyli ten środek z acetamiprydem, no i było tam napisane na opakowaniu, że jest to środek bezpieczny dla pszczół, no i generalnie był wychwalany na tym opakowaniu. No i ja po prostu się załamałam, jak to zobaczyłam. No bo faktycznie no, mówiło się, że te neonikotynoidy są bardziej bezpieczne niż te starsze klasy pestycydów, czyli no, nie powodują tak od razu śmierci, choć to też nie do końca jest prawda. No ale to nie są środki, które są dla pszczół bezpieczne. I teraz trudno, no, nawet jeżeli ten działkowiec nie ma, czy ogrodnik nie ma wcale złej woli i ma świadomość, że te pszczoły są ważne, to nieświadomie może zaszkodzić, no bo widząc taki napis, pomyśli, że faktycznie ten środek pszczołom nie zaszkodzi i będzie go stosował nawet w ciągu dnia na przykład. Więc tutaj też są takie chwyty, no straszne. Wracamy do krajobrazu rolniczego. Większość obszaru Polski stanowią użytki rolne, bo aż 60%. W Unii Europejskiej te użytki rolne stanowią 39% powierzchni, no prawie 40% powierzchni. Czyli w naszym kraju tych użytków rolnych jest więcej. No i tutaj jest ta tendencja spadkowa niewielka. Jest to trend nie tylko w naszym kraju, dynamicznie zachodzi w krajach, w tych bardziej zachodnich krajach na zachód, zachodzi to bardziej dynamicznie, aczkolwiek ta tendencja w naszym kraju też jest. No i oczywiście te użytki rolne zmniejszają się na rzecz rozrastających się miast i obszarów przemysłowych. I co jeszcze warto tutaj zauważyć. Spadła powierzchnia odłogów i ugorów w naszym kraju przez ostatnie 20 lat o ponad 1 000 000 hektarów. Co to są te odłogi i ugory? To dla formalności może wyjaśnię. Odłogi to są takie tereny, które przez kilka lat są pozostawiane w ogóle bez ingerencji człowieka. No i takie odłogi zarastają wtedy tą roślinnością, którą nazywa się potocznie chwastami, później roślinność ruderalna, bardziej ekspansywne krzewy czy drzewa, takie jak wierzby na przykład, później na tych odłogach mogą rosnąć. I taki odłóg to jest oczywiście dla zapylaczy, w tym dla pszczoły miodnej, jak najbardziej pożądany teren. Jeśli chodzi o ugory, to ugór to oczywiście pole, które jest nieużytkowane przez rok lub dwa przez rolnika i z ugorami bywa różnie. One mogą być pozostawiane zupełnie bez ingerencji,
a mogą być tam jakieś zabiegi wykonywane. No też wiemy, że z tych ugorów się rezygnuje. No a tak naprawdę to ugory oczywiście są potrzebne, bo ziemia może wtedy odpocząć, mieć lepszą strukturę, uzupełnić składniki pokarmowe. Później mniej nawozów trzeba stosować, mniej się gimnastykować przy takiej uprawie, która następuje po ugorze. Co tam się jeszcze u nas dzieje? Rosną nam powierzchnie gospodarstwa rolnego. Nie jest to szalony wzrost. No tutaj od 2006 roku niecałe 1,5 hektara przybyło, czyli ta średnia powierzchnia gospodarstw rolnych się zwiększa. I znowuż nie jest to w naszym kraju jakaś bardzo dynamiczna zmiana. Wciąż jesteśmy dość rozdrobnieni. Jesteśmy poniżej średniej w Unii, bo w Unii średnie gospodarstwo ma 16 hektarów, czyli no jesteśmy bardziej rozdrobnieni, aczkolwiek ta tendencja wzrostowa jest. Niewielka, ale jest. No i co to znaczy? To znaczy, że coraz więcej mamy takich upraw wielkoobszarowych, na których dominuje roślina, na których jest uprawiana roślina jednego gatunku. No i taka uprawa oczywiście jest nienaturalna, to jest wymysł nas ludzi. Taka uprawa wielkoobszarowa to jest raj dla szkodnika, ale niekoniecznie dla drapieżnika. Na takiej uprawie trudno zachować jakąkolwiek równowagę biologiczną między tą liczbą szkodników a potencjalnych drapieżników. No i zamiast drapieżników my musimy się posiłkować wtedy pestycydami na takiej wielkoobszarowej uprawie, żeby jakoś z tymi szkodnikami dać sobie radę. Jak w naszym kraju wygląda struktura upraw? W naszym kraju dominują zboża. Nie jest to żadna nowinka, bo tak już było od zawsze. I nie jesteśmy też jacyś wyjątkowi na tle innych krajów. Tutaj zboża stanowią poważne źródło żywności dla wszystkich ludzi na świecie, również dla Polaków. I no, stanowią około 70% w tej strukturze zasiewów. No i oczywiście pszczoła ze zboża miodu nie ukręci, ani no ten pyłek też jest ciężko strawny, no już naprawdę musiałoby być krytycznie, żeby tam pszczoła chciała z niego skorzystać. No i te zboża właśnie stanowią większość. Ale co tu się zmieniło w tej strukturze upraw? No od lat 90. Jeśli chodzi o te rośliny przemysłowe, czyli te, które są produkowane dla przemysłu, no to tutaj bardzo wzrósł udział rzepaku, bo w 96 roku rzepak stanowił no niewiele ponad 30% tych wszystkich roślin przemysłowych, a obecnie ponad 70% tych roślin przemysłowych to rzepak. Tutaj w roślinach przemysłowych coraz mniej jest lnu, na przykład właśnie na rzecz rzepaku, i ta tendencja też jest wzrostowa. My tego rzepaku mamy coraz więcej. Oprócz tego, że jest stosowany do produkcji oleju jadalnego, no to nie jest to tajemnicą, że jest też stosowany do produkcji biodiesla. I my, pszczelarze, oczywiście chcą, żeby ten rzepak był, ale wiemy, że na samym rzepaku też pszczoły nie pociągną. No to jak ten rzepak przekwitnie, co wtedy te biedne pszczoły mają jeść. Co się stało z łąkami?
Tutaj myślę, że większość osób by powiedziała, nie mówię akurat, że państwo, ale tak generalnie, gdyby się tak zapytać przechodniów na ulicy, no to większość by powiedziała, że tych łąk jest coraz mniej. Jak się okazuje, wcale nie. Tutaj powierzchnia łąk na przestrzeni ostatnich 25 lat się zwiększyła. Nie jest to jakiś szalony wzrost, bo o 400 tysięcy hektarów. No ale skąd to wrażenie, że tych łąk jest coraz mniej? Zmienił się ich skład botaniczny. Dominują obecnie w składzie botanicznym łąk głównie trawy. No ich zawsze było dużo na łące siłą rzeczy, ale no nie ma już, już tylu gatunków kwiatów na łąkach. Zmieniło się sposób użytkowania łąk. Obecnie łąki to w większości są takie sztuczne twory, nowo powstałe, które są silnie nawożone, podsiewane, właśnie żeby ta trawa tam rosła. I tutaj ta łąka jest silnie, intensywnie przez człowieka uprawiana. Nie jest to taka łąka jak kiedyś. Oczywiście nie wszędzie i nie wszystkie, ale taką tendencję można zauważyć. No i dlaczego tak jest? No, łąka, jak wiadomo, jest uprawiana po to, żeby pozyskać siano kiszonki. Łąka i pastwisko tutaj też tymi samymi prawami się rządzi z tym składem botanicznym. I tutaj nie wszystkie zwierzęta, nie wszystkie kwiaty chętnie zjadają. Niektóre są szkodliwe, jak na przykład jaskry, niektóre źle smakują dla tych zwierząt. Z tego powodu wygodniej, lepiej jest taką łąkę po prostu podsiewać, żeby było więcej traw jak najlepszego rodzaju, bo trawa też się różni składnikami odżywczymi między sobą, więc tutaj można wybrać najlepszą trawę. Ryegrass na przykład sobie można wysiać. No i dlatego właśnie te łąki się zmieniają, czyli mimo tego, że ta powierzchnia łąk wzrosła, to dla zapylaczy na niekorzyść zmienił się skład botaniczny. A co z powierzchniami nieprodukcyjnymi, bo one na użytkach rolnych też mogą się znajdować. Ja może jeszcze dopowiem, co to są te użytki rolne, bo chyba to gdzieś umknęło. Użytki rolne to są zarówno grunty orne, jak i właśnie łąki i pastwiska, czyli te trwałe użytki zielone. Do użytków rolnych można też zaliczyć sady i plantacje. No, w naszym kraju, wiadomo, nie będzie to plantacja kawy, tylko na przykład wikliny. No i na tych użytkach rolnych, głównie na gruntach ornych, mogą się znajdować powierzchnie nieprodukcyjne. Nieprodukcyjne dla nas oczywiście. Czyli miedze, zadrzewienia, zakrzewienia. I tutaj co się z nimi dzieje? No niestety one są likwidowane, zmniejsza się ich obszar, aczkolwiek od tego już no, odchodzimy od tego. Tutaj coraz więcej jest akcji, również przez Fundację Ekorozwoju, żeby jak najbardziej te powierzchnie przywracać. No, są też przepisy dla rolników, którzy posiadają powyżej 15 hektarów, że oni takie miejsce no, muszą utrzymywać i to jest monitorowane, czy faktycznie takie miejsca są. I tutaj no nie jest tajemnicą, że spadek liczby takich miejsc jest dla pszczół niekorzystny, bo na miedzy oczywiście rosną kwiaty, z których pszczoła może pozyskać pyłek i nektar. Drzewa też mogą być źródłem nektaru i pyłku, podobnie jak zakrzewienia. No oprócz tego, że
pokarmowo tutaj dla pszczół stanowią korzyści, no to też tak dalekosiężnie zapobiegają suszy, oczyszczają powietrze, stanowią doskonałą strefę buforową, czyli taką strefę wychwytującą to, co z pola spływa, czyli wszelkie niewykorzystane nawozy, resztki środków ochrony roślin, te wszystkie agrochemikalia są świetnie głównie przez drzewa wychwytywane i dzięki temu nie przechodzą nam do wody. Więc tutaj jak najbardziej pozytywny skutek i miedze, i zadrzewienia, i zakrzewienia mają. No oprócz tego, że dla pszczół są pozytywne, to oczywiście dla innych gatunków i owadów, i jakichś drobnych zwierząt mogą stanowić schronienie. I tutaj czemu ta liczba spadła? No głównie dlatego, że tutaj jakąś złą sławą owiano te powierzchnie nieprodukcyjne, że tam czają się jakieś szkodniki, tam bytują i to tylko zwiększa problem szkodników na polu. No nie jest to prawdą, nie musi tak wcale być. Wiemy, że na tych obszarach właśnie na tych uprawach wielkoobszarowych, no to takie zadrzewienia mogą być doskonałym miejscem bytowania dla drapieżników, które mogą te szkodniki upraw nam pomóc likwidować. Więc no na szczęście coraz więcej mówi się o pozytywnym znaczeniu tych powierzchni nieprodukcyjnych, ale niestety no był taki czas i taka tendencja do ich likwidowania. I tutaj cena ziemi jest na tyle wysoka, że każdy rolnik chce w 100% tą swoją zakupioną powierzchnię wykorzystać. Więc niszczy się, zaoruje się tę miedzę coraz dalej, coraz dalej, coraz więcej. No, każdy chce się z czegoś utrzymywać i przez mechanizację rolnictwa dość sporą, no to takie zadrzewienia i zakrzewienia powodują niepotrzebny kłopot tutaj, jak to ominąć tym ciągnikiem, łatwiej jest to po prostu wyciąć. Oczywiście takie drzewa też stanowią barierę przed wiatrem, czyli to też jest takie pozytywne działanie, że uprawy nie wylegają wtedy tak bardzo, bo drzewa chronią przed wiatrem. No i tutaj jeszcze nie sposób nie wspomnieć o ogródkach, choć nie są to użytki rolne oczywiście. No taką tendencję ostatnimi laty można zauważyć. Taka miłość do idealnego trawnika, betonu i paru ewentualnie jakichś idealnie przyciętych iglaków. Czyli zamiast takich ogrodów lekko dzikich, złośliwi by powiedzieli, że zapuszczonych, raczej to idzie w kierunku takiego elegancko wystrzyżonego trawnika. Często w ogóle jest to trawnik z rolki. No i tutaj wstyd, żeby się jakiś mniszek chociażby pojawił, czy jakaś stokrotka. Wszystko jest usuwane, ma być idealnie. To jest też oczywiście tendencja dla zapylaczy niekorzystna, że tak ogródki się przekształcają. Czyli zamiast być ostoją dla owadów i innych gatunków, to tutaj się tworzy taka pustynia dla zapylaczy. I generalnie ta miłość do trawników idealnie przyciętych mnie zawsze zadziwia, bo trawnik tak naprawdę w ogrodzie wymaga najwięcej pracy i najwięcej nakładów finansowych. No bo trzeba ten trawnik, żeby był piękny, gęsty, nienaganny, nawozić. Trzeba go w ogóle podlewać, co przy tendencji w naszym kraju do suszy, o czym też sobie dzisiaj porozmawiamy,
no nie jest zbyt rozsądne, żeby w taki trawnik inwestować. No i co jeszcze z tym trawnikiem? Przede wszystkim to trawnik trzeba praktycznie co tydzień kosić, więc tutaj zużycie prądu, zużycie paliwa, nasz czas, ten trawnik naprawdę pochłania mnóstwo czasu, energii i pieniędzy. Więc dużo, dużo mniej pracy trzeba na przykład, żeby wysiać sobie taką łąkę kwietną niż trawnik. No oczywiście są takie miejsca w ogrodzie, gdzie ten trawnik jest pożądany i on ma też swoje plusy, no ale cały ogród w takim trawniku to jest, no, dla zapylaczy jest na pewno niekorzystny. Tutaj nie będę o względach jakichś estetycznych, bo to każdy ma swoje upodobania, ale dla zapylaczy to na pewno jest to niekorzystne. I co te zmiany w krajobrazie rolniczym znaczą dla pszczoły miodnej? No niestety nic dobrego. Tutaj powiększające się liczba tych upraw wielkoobszarowych przy jednoczesnym zmniejszaniu się tych terenów nieprodukcyjnych tych, i odłogów i ugorów powoduje, że pszczoły mają taki okresowy dostęp do jakiegoś dużego pożytku, a później jakiś czas głodu, a potem znowu okres do dostępu do pożytku jakiegoś większego. No i teraz można się cieszyć, jeżeli ta uprawa wielkoobszarowa stanowi gatunek rośliny miododajnej, ale z tym oczywiście nie jest zbyt kolorowo. W naszym kraju to będzie rzepak albo ewentualnie gryka, aczkolwiek tutaj z tą gryką to jest coraz trudniej. No i czym to skutkuje? Niedoborem pożytku, ale też mało urozmaiconym pożytkiem. Tutaj mają bardzo ograniczony repertuar kwiatów, szczególnie dlatego, że się niszczy chwasty. Nie bardzo tutaj jakieś wsiewki się z żytem na przykład roślin miododajnych prowadzi. Więc tutaj to grozi monodietą, czyli mało urozmaicony pokarm, zarówno ten węglowodanowy, czyli nektar, jak i białkowy, czyli pyłek. I tutaj no to nie jest żadna tajemnica, że różne gatunki roślin różnią się składem pyłku między sobą. No i pyłek oprócz tego, że jest źródłem białka dla pszczół, to też jest źródłem między innymi witamin i składników mineralnych. Więc takie pszczoły mogą narażone na ograniczony repertuar roślin, mogą mieć jakieś niedobory witamin czy składników mineralnych, co może z kolei nam osłabić układ immunologiczny czy antyoksydacyjny, czyli tutaj spadnie odporność, spadnie wydajność. Oprócz tego, że jeżeli jest niedobór pożytku, no to pszczoły mniej miodu przyniosą, no ale one będą wtedy osłabione, takie niedożywione pszczoły i ogólnie spadnie kondycja rodziny pszczelej. Myślę, że teraz przed kolejnym zagadnieniem, czyli przed zmianami klimatu, zrobimy sobie 5 minut przerwy. Witam Państwa po przerwie. Czyli skończyliśmy te zagrożenia ze strony rolnictwa i teraz w naszym kraju te zagrożenia, te zmiany w rolnictwie nie zachodzą zbyt dynamicznie. My wiemy, staramy się trochę reagować w porę. Wiemy na przykład, co się stało w Holandii, jak tak bardzo intensywne rolnictwo przy jednoczesnym braku działań z zachowaniem bioróżnorodności, z dbaniem o tą bioróżnorodność się kończy, więc my tutaj na błędach
bliższych i dalszych sąsiadów staramy się w porę uczyć, no ale mimo wszystko te zmiany zauważalne na niekorzyść są i dodatkowo potęgują je zmiany klimatu, zagrożenia ze strony klimatu. I co się dzieje? Te zmiany klimatu, choć niektórzy sceptycznie do nich podchodzą, szczególnie w naszym kraju, na świecie to w ogóle nie podchodzi pod żadną dyskusję, jest ta zmiana klimatu naukowo udowodniona i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że ona jest. Co więcej, 97% naukowców, jeśli by podsumować te prace, które o tych zmianach klimatu się pojawiają, to aż 97% przyznaje, że to człowiek jest winny tym zmianom klimatu. I co się dzieje? No, wzrosła nam średnia temperatura na świecie i tutaj jeżeli by porównać tą epokę przedindustrialną do tego, co jest teraz, ten wzrost się nie wydaje zbyt duży, bo tutaj no, 1 stopień Celsjusza, niewiele ponad, to wydaje się niewielka zmiana, ale ta zmiana jest kolosalna, postępuje i jeżeli my nie będziemy przeciwdziałać emisji dwutlenku węgla, bo to ona jest głównie o te zmiany klimatu podejrzana, to mówi się, że do 2100 roku temperatura wzrośnie nam od 1 do nawet 4 stopni Celsjusza. I tutaj różnie modele prognozują, co się wtedy stanie, ale nigdy nie jest to dla nas pozytywne zjawisko, wręcz katastrofa. Więc no, trzeba wziąć się do pracy i oczywiście te zmiany klimatu nie są obojętne dla pszczoły miodnej. No, oprócz tego, że wzrosła temperatura, to tutaj zmieniają się opady, tutaj zarówno częstotliwość, jak i intensywność opadów się zmienia, topnieją lodowce, więc rośnie poziom mórz, więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych się pojawia i będzie pojawiało oraz masowo gatunki migrują, a te, które nie są w stanie migrować ani przystosować się do tempa zmian, po prostu wymierają i mamy do czynienia już z 6. masowym wymieraniem gatunków właśnie z powodu zmian klimatu. I tu często właśnie te osoby, które są sceptycznie do tych zmian klimatu nastawione, to po prostu podnoszą tutaj głos, że te gatunki po prostu powinny migrować i zawsze tak było, ale nie w takim tempie. One nie są w stanie w większości przeemigrować, przesunąć zasięg swojego występowania w takim tempie, ani nie są w stanie przystosować się do zmian. No one nie kupią sobie biletu tanich linii lotniczych i nie przelecą do miejsca, w którym będą mogły funkcjonować normalnie. Ten wzrost średniej temperatury na świecie dla nas ludzi też stanowi bardzo duży problem, na przykład dlatego, że w Afryce między innymi to nie będzie dało się w ogóle żyć i teraz pierwszy raz w historii będziemy mieć do czynienia z imigracją z powodu klimatu. A tutaj akurat Afryka, no nie możemy się wypiąć, że tak kolokwialnie powiem, na te osoby, no bo byłoby to bardzo nieetyczne, szczególnie, że akurat Afryka do tej emisji dwutlenku węgla przyczynia się najmniej. No ale co z tymi zmianami klimatu? Jak to wygląda w Polsce, bo i w naszym kraju jest to odczuwalne?
Aczkolwiek nasz kraj w tej szerokości geograficznej, w której my żyjemy, te zmiany klimatu nie są aż tak odczuwalne jak w innych szerokościach. No i tutaj wszystkie rozpatrywane modele i symulacje, czyli to, co może się w przyszłości dziać, to, co już się dzieje, a to, co się nasili w przyszłości, to na przykład wzrost dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza, więcej dni bezopadowych, a więcej dni z opadami ulewnymi. Tutaj mogą się też pojawić silniejsze wiatry, burze, nawałnice, szkwały oraz zwiększyć się może częstotliwość występowania trąb powietrznych. I ona już jest zauważalna, to jest kilku przypadków rocznie, wzrosła nam do ponad 10 epizodów trąb powietrznych. No i co my już możemy w naszym kraju zauważyć? Znacznie wzrosła ta liczba upalnych dni, czyli z tą temperaturą wyższą niż 30 stopni Celsjusza. I jeśli by sobie porównać historyczny okres, czyli od 1951 roku do 1990, z tą ostatnią dekadą, no to widzimy, że ta liczba dni upalnych wzrosła w całym kraju. I tutaj szczególnie w centralnej, w południowej Polsce te zmiany można zauważyć, czyli tych dni upalnych zazwyczaj jest więcej o kilkanaście do nawet 20 kilku więcej niż było w tym okresie historycznym, czyli no jest u nas coraz goręcej. No i takie wysokie temperatury, no oprócz tego, że mamy więcej upałów, to generalnie nam średnia temperatura wzrosła, powoduje, że szybciej paruje woda. No i oprócz tego, że woda paruje nam szybciej, to są jeszcze inne rzeczy, które przyczyniają się do suszy w naszym kraju. Polska nie była nigdy wodną potęgą i myślę, że nie jest to dla Państwa jakaś nowa informacja, że u nas tej wody nigdy zbyt wiele nie było, a co tutaj jeszcze potęguje te dość marne zasoby wody, to, że nie jest ona zbyt rozsądnie w naszym kraju gospodarowana. No i jak te zasoby wyglądają? Jeśli chodzi o zasoby wody słodkiej, odnawialnych jej zasobów na mieszkańca. No i przeciętny mieszkaniec świata tutaj ma do dyspozycji 5900 metrów sześciennych, w USA 8800 metrów sześciennych, w Unii Europejskiej poniżej światowej średniej, bo jedynie 3000 metrów sześciennych, no a w naszym kraju zaledwie 1400 metrów sześciennych. Taką wielkością odnawialnych zasobów wody słodkiej Polska dysponuje. No i skąd ta susza? Bo tu może się takie pytanie nasunąć, skoro tam wcześniej mówiłam, że jest coraz więcej intensywnych opadów, no to dlaczego ta susza? Tutaj się zmieniła ta struktura bo coraz więcej opadów jest intensywnych, a coraz rzadziej takich umiarkowanych, utrzymujących się tydzień, dwa tygodnie, takich mniej obfitych deszcz. Mamy więcej tych bardzo intensywnych opadów, tak zwanych oberwań chmury, gdzie nam w jeden dzień na przykład może spaść to, co normalnie by nam padało na przykład przez miesiąc. No i jak to się ma do suszy? Te nawałne ulewy są oddzielone od siebie takimi okresami gorąca, bez opadów,
czyli ziemia jest sucha, wysuszona na wiór praktycznie. No i jeśli wtedy nam spada ulewny deszcz, to ziemia nie wsiąknie tej wody, nie jest w stanie gleba tej wody przyjąć. Ta woda nam spływa od razu do rzek. No i co za tym idzie? Podtopienia po wodzie, czyli nie dość, że susza, to jeszcze jakieś podtopienia i po wodzie nam coraz częściej grożą właśnie przez to, że ta struktura opadów się zmienia. I jest to zauważalne. Może w tym roku ta susza nas ominie, oszczędzi, bo przez ostatnie kilka lat to praktycznie co roku problem z suszą był. No i oprócz tego, że ta woda w ziemię nie wsiąka, no to jeszcze wypłukuje składniki odżywcze, spływając po tej glebie do rzek. Co tutaj nam się jeszcze może pojawić? I co my odczuwamy? Cieplejsze zimy. I tutaj spada nam frekwencja dni z temperaturą poniżej 0 stopni. Spada częstotliwość tych dni z mrozem poniżej minus 10 stopni Celsjusza. No i maleje nam frekwencja dni z utrzymującą się pokrywą śnieżną. Jak wiemy, pokrywa śnieżna pełni bardzo ważną rolę. No, powoduje taką warstwę izolacyjną, czyli nam ta woda z gleby nie odparowuje, no ale też chroni rośliny przed przemarzaniem, taka pokrywa śnieżna. I tutaj zimą my mamy trochę wyższą temperaturę oczywiście niż kiedyś była, ale zdarzają się, tak jak i w tym roku się zdarzyło, że ta zima była zimna. I wtedy wszyscy sceptycy zmian klimatu podnoszą alarm i się kłócą i mówią, że no, jakie zmiany klimatu, jak ja tutaj mam minus 15 stopni, minus 13, minus 18, no gdzie te zmiany klimatu? Te zmiany klimatu to nie jest żaden dowód, taka zimniejsza, normalna, chciałoby się powiedzieć, zima. Bo zima w naszych szerokościach geograficznych jest często kształtowana przez wyże i niże tutaj niż islandzki i wyż azorski. I jest taki indeks, który właśnie tą różnicę ciśnień między tym niżem i wyżem oblicza. I zazwyczaj, jeżeli ten indeks wychodzi ujemny, no to my się spodziewamy zimniejszej zimy. I co ciekawe, to ta prawidłowość się utrzymuje wtedy przez dekadę, przez dwie, czyli to nie jest tak, że co roku ten indeks decyduje o tym, tylko właśnie utrzymuje się dłużej. I on może tutaj wpłynąć na odczucie przez nas tych zmian klimatu, bo my no nie będziemy odróżniać tutaj, że akurat tej zimy było minus 8, a kiedyś tam było minus 10 średnio na przykład w tych najzimniejszych miesiącach. I nam się może wydawać, że te zmiany klimatu wcale nie zachodzą. I co tu się jeszcze pojawia coraz częściej? Przymrozki. I tutaj zarówno te wiosenne, które mogą niszczyć kwiaty w sadach, no i te późne przymrozki wiosenne, które mogą nawet zahaczać o kwitnienie rzepaku. No i domyślamy się, że tutaj dla pszczoły miodnej to nie wróży nic dobrego, bo ona nie korzysta z takich kwiatów, bo one po prostu umierają, nie produkują pyłku ani nektaru, takie przemarznięte rośliny. I co te zmiany klimatu oznaczają dla pszczoły miodnej? Niedobory pożytku. To jest oczywiście jasne. No jeśli jest susza, to te rośliny no po prostu umierają, nie radzą sobie z takimi warunkami. Są oczywiście bardziej odporne gatunki, ale generalnie
raczej większość ma problem. Produkują też wtedy rośliny znacznie mniej nektaru, jeśli taka susza się pojawia. No oprócz tej suszy to zdarzają się właśnie podtopienia, które też przecież nie są korzystne dla roślinności, bo wtedy chorują na przykład między innymi na jakieś choroby grzybowe i tu trzeba wtedy więcej z kolei używać fungicydów. No i oczywiście susza znaczy niedobory wody dla zapylaczy. To też nie jest jakaś tajemnica. No, pszczoły też tej wody potrzebują, więc przy suszy mogą mieć problem z jej pozyskaniem. No i tradycyjnie niedożywienie może powodować spadek odporności, wydajności i kondycji takich rodzin. Tutaj one mogą też mieć problem z przystosowaniem się do zmian klimatu. Co jeszcze? No, cieplejsza zima, czyli matki czerwiące praktycznie bez przerwy. Co dla warozy stanowi pole do popisu. I tutaj no, nie ma wytchnienia dla takiej rodziny od warozy wcale i może się zdarzyć wzmożona infestacja tym pasożytem na wiosnę. Tutaj jest na pewno to zauważalne. Jeżeli matki czerwią zimą, to tej warozy jest więcej. Co się jeszcze może pojawić? No, skoro migrują pasożyty, no, mogą się pojawić nowe pasożyty i choroby. I tutaj myślę, że najbardziej dla pszczelarzy takim problemem wydaje się ten mały chrząszcz ulowy, czyli inaczej żuczek ulowy. No on występuje w Afryce, potrzebuje wysokiej temperatury do funkcjonowania i tam męczy pszczoły w Afryce. W 2014 roku był w Portugalii, ale tutaj pokonano tą inwazję żuczka. Pojawił się też we Włoszech, tam sobie radzą lepiej lub gorzej. No u nas ten żuczek funkcjonować nie może, mamy za niską temperaturę, ale jeśli ta temperatura będzie się podnosić dalej w takim tempie, to ten żuczek również i naszym pszczelarzom może zacząć zagrażać. I teraz przejdziemy do ostatniej grupy zagrożeń, które są spowodowane globalizacją. I tutaj, czy w ogóle globalizacja ma jakiś na pszczoły wpływ? To jest bardzo szybko postępujący proces, który prowadzi do coraz większej takiej integracji państw, powstawania jednego świata i wzrostu znaczenia korporacji i organizacji o zasięgu międzynarodowym, ogólnoświatowym. I co ta globalizacja ze sobą niesie? No, mamy coraz szybszy import i eksport, transport generalnie jest bardzo ułatwiony, nie zwalnia, szczególnie ten lotniczy, no tutaj błyskawicznie można coś przetransportować z jednego końca świata na drugi. Jest to zmiana, którą na pewno zauważamy, że ten import, eksport, ale generalnie przemieszczanie się jest znacznie ułatwione. Może nie w czasach pandemii, oczywiście teraz to wygląda trochę inaczej, no ale my się możemy przemieszczać naprawdę bardzo szybko. I co to znaczy dla pszczoły miodnej? Szybka wymiana materiału genetycznego i tutaj jeżeli nam się zamarzy, bo ktoś nam na przykład, jakiś pszczelarz nam tu doradzi, że on kupił jakąś linię fantastyczną we Włoszech i ona mu się świetnie sprawdza. No, nie jest to dla nas żaden problem,
jeśli mamy pieniądze, żeby sobie taką linię sprowadzić i rozprzestrzenić ten materiał genetyczny, bo oczywiście my trutni na smyczy nie trzymamy, one lecą sobie w świat i rozdają swój materiał genetyczny. No to może prowadzić do tego, że niekoniecznie korzystny materiał genetyczny nam rozprzestrzeni się w okolicy, bo wcale nie musi on być odporny na panujące u nas warunki. Może się zdarzyć, że akurat włoska linia, no to w cieple będzie sobie radzić lepiej, no ale przyjdzie jakaś mroźniejsza zima i już może być problem. Co tutaj jeszcze się może dziać? Myślę, że to przychodzi do głowy jako pierwsze, to rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów. I tutaj zarówno te, które już pszczoły dręczą, szybciej się rozprzestrzeniają, no nawet jeżeli coś z drugiego końca Polski, no łatwo tutaj o zawleczenie już nawet obecnych pasożytów, ale też tych nowych na danym obszarze i przecież tak rozprzestrzeniła się waroza niemalże po całym świecie. Nie inaczej jak przez transport i tutaj choroby jak najbardziej i choroby i pasożyty szybciej się przez ten transport rozprzestrzeniają. Rośnie nam też zapotrzebowanie na elektryczną energię w bardzo szybkim tempie. Jest to takie zagrożenie, które jeszcze nie jest do końca zbadane. To jest bardzo szerokie pole do zbadania. I generalnie z globalizacją jest tak, że ona postępuje w tak szybkim tempie, mimo że nauka też rozwija się w szybkim tempie, to nie zawsze jest w stanie nadążyć za tym postępem. I nie wszystkie czynniki są dobrze zbadane. No i o co tutaj chodzi z tym polem elektromagnetycznym? Pole elektromagnetyczne, fale elektromagnetyczne mogą mieć różne częstotliwości. I tutaj nie należy tego mylić, bo fale elektromagnetyczne to jest na przykład światło widzialne. To jest to promieniowanie UVA, UVB, które nam wysyła na Ziemię Słońce. Fale elektromagnetyczne to są też mikrofale, które mamy w mikrofalówce czy w telefonie. Fale radiowe to też są fale elektromagnetyczne. My sami emitujemy fale elektromagnetyczne. Akurat tutaj jest częstotliwość ze spektrum podczerwieni. My wysyłamy ciepło i to są fale elektromagnetyczne w tym spektrum podczerwieni. No, dla nas są niewidzialne, ale gdyby użyć kamery termowizyjnej, to na pewno Państwo to promieniowanie mogliby wtedy zobaczyć. No, oprócz tego fale elektromagnetyczne to są też te fale wysyłane przez pierwiastki radioaktywne. I no to pojęcie jest bardzo szerokie z tym polem elektromagnetycznym i nie należy mylić tego, tych fal elektromagnetycznych, które są wysyłane przez urządzenia elektryczne, przez nas używane, czy przez linie wysokiego napięcia, do tych fal elektromagnetycznych, na przykład wysyłanych przez pierwiastki radioaktywne. To jest promieniowanie jonizujące, które może prowadzić na przykład do mutacji w naszych komórkach. Więc tutaj nie wolno tych pojęć mylić, bo każde spektrum ma zupełnie inne działania. Więc to promieniowanie, o którym my tutaj mówimy, ono nie ma właściwości jonizujących. Ale jak działa na organizmy żywe, to dalej jest otwarta kwestia. Dalej nie jest to dowiedzione. No i wzrasta nam to zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie, zwiększa się ilość pola elektromagnetycznego w środowisku. Czyli jest to takie zagrożenie, może być zagrożeniem, ale jest to dalej otwarta kwestia.
Ja akurat brałam udział, jestem w takim zespole badawczym, który zajmuje się tym problemem i my badamy wpływ pola elektromagnetycznego na pszczołę miodną. I co nam wyszło, jak te badania były w ogóle przeprowadzane? No i my badaliśmy tą częstotliwość 50 Hz, czyli dokładnie taka, jak w naszym kraju jest użytkowana, 50 Hz. Jeśli chodzi o natężenie, to ono odpowiadało tym potencjalnym możliwym przelotom pszczół w okolicy linii wysokiego napięcia. Tutaj badaliśmy 4 natężenia, które odpowiadały różnej wysokości przelotowi pszczół. Oczywiście były to badania laboratoryjne na razie na robotnicach pszczoły miodnej. Nikt od razu nie bada czynnika na całych rodzinach pszczelich, no byłoby to też nieetyczne, nie wiemy, co się dzieje, więc zawsze najpierw bada się robotnicę. No i okazało się, że pszczoły, które były narażone na pole elektromagnetyczne, miały zmienioną w porównaniu do tych pszczół, które nie były na nie narażone, aktywność enzymów proteolitycznych, antyoksydacyjnych, czyli tutaj to są te w uproszczeniu układy odpowiedzialne za odporność owada. I tutaj można wnioskować, że jeżeli te zmiany zachodzą, to potencjalnie ta odporność na choroby może się zmniejszyć. Ale co tutaj warto zaznaczyć? Fizjologia pszczoły miodnej też jest nadal jeszcze niepoznana. I to, że te zmiany były, tutaj wyraźnie, bardzo wyraźnie różniły się te wskaźniki między tą grupą eksperymentalną a kontrolną. Aczkolwiek dalej nie wiadomo, czy wzrost, spadek tych wskaźników tak naprawdę jest szkodliwy, czy może nie jest szkodliwy, to dalej też jest otwarta sprawa. I co jeszcze tutaj? Badaliśmy też zachowanie i te pszczoły narażone na pole elektromagnetyczne były mniej aktywne, mniej komunikowały się z innymi osobnikami, rzadziej się czyściły, czyli tutaj jest przez mniejszą aktywność możliwa niższa wydajność, na przykład w lotach po pożytek, czy może być tutaj utrudniona komunikacja z innymi osobnikami. I oczywiście to jest nadal otwarta kwestia. No i też my to badaliśmy, te wskaźniki, od razu po ekspozycji pszczół na pole elektromagnetyczne. Czy te zmiany się utrzymują, na przykład tydzień, 2 tygodnie, czy wraca to do normy po na przykład 6 godzinach, to też jest dalej kwestia do zbadania. Czyli każdy problem wymaga wielu, wielu badań. Nie jest to nigdy takie proste. Co tutaj jeszcze z powodu tej globalizacji? No globalizacja to też rozwój metropolii i tutaj można wspomnieć o zanieczyszczeniu światłem. To jest takie zagrożenie, z których większość osób się tak podśmiechuje, jak je słyszy, no bo przecież co tam, światło nikogo nie zabija, co to właściwie jest za problem? No okazuje się, że to jest problem. Światło u nas ludzi pełni ogromną rolę, ale też u zwierząt, decyduje o aktywności hormonów w naszym ciele, oczywiście nie wszystkich, ale na przykład melatonina, czyli ten hormon snu, w uproszczeniu hormon snu się o nim mówi, ale on jest odpowiedzialny generalnie za rytm dobowy naszego organizmu i tutaj zaburzenia w sekrecji tego hormonu mogą nawet prowadzić do depresji i są nawet antydepresanty, które zawierają melatoninę. Tutaj najczęściej się mówi o serotoninie, ale są też takie, które mają melatoninę, żeby ten rytm dobowy
wyregulować, pomóc wyregulować. Czyli tutaj zanieczyszczenie światłem, nadmierna ekspozycja na światło, nawet nas ludzi, może dotyczyć. Oprócz tego, że tutaj można mieć problemy ze snem, co się wydaje oczywiste, no bo nasz organizm produkuje melatoninę wtedy, kiedy zaczyna się ściemniać i to nie jest nic nowego i przecież też się zaleca, żeby 2 godziny przed spaniem nie wpatrywać się w żaden telefon, żaden komputer, też się zaleca, żeby telewizora nie mieć w sypialni, żeby nie kusiło, żeby nie oglądać przed spaniem, bo wtedy faktycznie można mieć problem ze snem. No i oprócz tego problemu ze snem, to światło też, nadmiar tego światła zaburza wydzielanie hormonów, które są odpowiedzialne za uczucie głodu. I to może prowadzić do otyłości. Czyli to zanieczyszczenie światłem stanowi faktycznie problem. Tymczasem prawie 70% ludzi w Unii Europejskiej mieszka na takich obszarach, na których niebo nocą nigdy nie jest ciemniejsze niż przy księżycu świecącym w pełni. I tutaj jako pierwsi alarm podnieśli astronomowie, bo mieli problem z obserwacją nieba i nadal mają przez ten ogrom światła. No my oczywiście to światło chcemy, bo czujemy się bezpieczniej, szczególnie w miastach. Kiedy się poruszamy, to chcemy mieć oświetlone drogi i nie ma w tym nic złego, ale często te źródła światła są po prostu nieprzemyślane, źle zaprojektowane. Zamiast oświetlać konkretne miejsce, to oświetla na przykład większy obszar, albo źródła światła są skierowane na przykład w niebo, bo tak też się zdarza. Nie wiadomo, co wtedy mają oświetlać. No i tutaj nie trudno się domyślić, że dla zwierząt też negatywne skutki z tego zanieczyszczenia światłem mogą się pojawić. Szczególnie dla tych, które są aktywne nocą, są przystosowane do ciemności, a tutaj niestety pojawia się światło. Szczególnie dla drapieżników nocnych. No i myślę, że każdy kojarzy ćmę. Ćma została zaprojektowana przez naturę, tak? Ona oczywiście jest, nie widzi, jest ślepa i kieruje się światłem księżyca. Ona zawsze leci w stronę księżyca. I natura nie przewidziała sztucznych źródeł światła. I doskonale wiemy, co się dzieje z ćmą. To nie tylko z ćmą, tutaj dużo owadów się w stronę światła przecież kieruje. Ale ćma kieruje się uparcie w stronę żarówki i wiemy, jak to się kończy dla takiej ćmy. Ona do księżyca oczywiście nigdy by nie doleciała, to natura przewidziała, natomiast no do żarówki jak najbardziej taka ćma dolatuje i wiemy, jak to się kończy. I to zanieczyszczenie światłem to jest zjawisko, które jest uważane za potencjalnie zagrażający czynnik, natomiast nie ma żadnych badań, które mogłyby tutaj dowieść tego. No mówi się, że możliwe są trudności dla pszczół z powrotem do gniazda, ewentualnie z odnalezieniem pożytku, z orientacją w terenie. Jak wiemy, pszczoła orientuje się w terenie za pomocą ruchu słońca, czyli ona orientuje się względem położenia słońca. I ten problem dotyczy głównie pszczół, które znajdują się w mieście, bo tam jest najwięcej źródeł światła. No i te źródła światła nie tylko niestety palą się nocą, ale zdarza się, że palą się też w dzień. Czyli w dzień takie źródła światła, które w dzień, sztuczne źródła światła, mogą tą pszczołę dezorientować. Natomiast tutaj, jak wspominałam, tych badań potrzebnych byłoby więcej. Wartym wspomnienia zjawiskiem jest też urbanizacja.
To jest zjawisko odmienne od globalizacji, ale idzie jak najbardziej w parze z globalizacją. Czyli to jest intensywny rozwój miast, zwiększająca się ich liczba i wzrost udziału ludności miejskiej w stosunku do ogółu zaludnienia. I oczywiście urbanizacja postępuje też w naszym kraju. I oprócz tego, że ona postępuje, to jeszcze panuje u nas taka dość przykra moda, tak zwana betonoza, czyli zamiłowanie w miastach do betonu, choć mówi się coraz więcej o tym, żeby tego betonu aż tyle nie było i żeby inwestować w roślinność, no to wiemy, jak to w praktyce wygląda. I kilka lat temu tutaj akurat pan Jan Menzfel opublikował na Twitterze taki wpis, pokazując, jak wyglądały Skierniewice w latach 70. i jak wyglądają teraz. I tu akurat pan Jan powołał się na zjawisko suszy, czyli tu się pytał, w której wersji plac byłby lepiej przystosowany do suszy. Dlaczego te Skierniewice? Kilka lat temu tu w Skierniewicach zabrakło wody zupełnie. Z kranu nie leciała woda. No my w ogóle zapominamy, że to, że my odkręcamy kran i ta woda leci, to jest naprawdę duży przywilej. No i wiemy, że jeżeli pokryty jest taki plac betonem, no to ta woda odparowuje zamiast wsiąkać w glebę, więc to jest kolejna cegiełka do suszy, ale dla zapylaczy oczywiście też jest to niekorzystne, dlatego że po prostu nie ma roślin pożytkowych w takiej przestrzeni. I tutaj odzew na tą akcję pana Jana był bardzo duży i wiele zdjęć z różnych miast w Polsce było wstawianych. I tu był na przykład rynek z Włocławka pokazany przed rewitalizacją i po rewitalizacji. I tak naprawdę to była betonizacja, która pochłonęła ponad 6 milionów złotych na to, żeby pozbyć się roślinności i pokryć ten plac betonem. Więc no, jest taka przykra moda w naszym kraju na beton. I co te zmiany mogą znaczyć dla pszczoły miodnej, ta urbanizacja? No, więcej miast, wydaje się to mniej terenów, na których rosną rośliny pokarmowe. Ale czy musi tak być? Czy tak się musi dziać, że miasta znaczą mniej terenów, które stanowią dla pszczół źródło pokarmu? I tutaj na koniec porozmawiamy o takich ograniczeniach oddziaływania zagrożeń na rodziny pszczele. Więc jakie działania powinny być podejmowane odgórnie? No tutaj gładko przejdziemy, mówiliśmy o miastach, więc powinniśmy odpowiednio zagospodarowywać przestrzeń miejską. Tutaj wydaje się to oczywiste. Coraz mniej mamy terenów rolnych, coraz bardziej inwestujemy w rozrastające się miasta, właśnie w ten proces urbanizacji, więc no jest to bardzo rozsądne, żeby tą przestrzeń miejską zagospodarować tak, żeby ona była dla pszczół miodnych jak najbardziej korzystna. Bo na przestrzeni rolniczej, jak Państwo wiedzą, jest tych pestycydów bardzo wiele i wcale te pożytki nie są urozmaicone. To nie jest ta sielska wieś, która była kiedyś. Rolnictwo cały czas jest coraz bardziej intensyfikowane, więc tutaj inwestycja w to, żeby przestrzeń miejska była taką ostoją dla owadów, dla pszczół miodnych przy okazji jest jak najbardziej wskazana.
No oprócz tego, żeby inwestować w miasta, to powinniśmy tworzyć jak najwięcej tych terenów nieprodukcyjnych na gruntach rolnych, czyli tych miedzy, zadrzewień, zakrzewień. No i powinny oczywiście być odpowiednie przepisy prawne oraz dotacje, na przykład do roślin miododajnych. One tak raz są, raz ich nie ma. Generalnie no, powinno to wyglądać znacznie, znacznie lepiej. Powinno być tak, że temu rolnikowi po prostu tak się opłaca sadzić, siać rośliny miododajne, że on po prostu stoi w kolejce po te nasiona, żeby je wysiać. Tak to powinno wyglądać. A co może zrobić pszczelarz, żeby jakoś te zmiany ograniczyć, te zagrożenia? No powinno się korzystać z lokalnych ras pszczół, bo one są najlepiej przystosowane. I też jeśli korzystamy z lokalnych ras pszczół, to my tutaj sobie nie zawleczemy jakiejś nowej choroby, bo lokalne rasy pszczół są do zdobycia niedaleko od naszego domu. Co jeszcze trzeba? Trzeba komunikować się z rolnikami. A oczywiście im lepszej komitywie my się znajdujemy z rolnikami, szczególnie z tymi, którzy mieszkają w naszej okolicy i zajmują się tymi polami, na które latają nasze pszczoły, tym jest lepiej. Raz, że te środki, zresztą nie każdy rolnik sobie zdaje sprawę z tego, jaka ta pszczoła miodna jest ważna. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale niestety tak się zdarza, że nie wiedzą, że ta pszczoła jest ważna i że praktycznie no niezbędna i pomaga temu rolnikowi w zwiększeniu plonów. Więc warto rozmawiać, warto uświadamiać, edukować, no nie tylko rolników, wszystkich dookoła. No i my, pszczelarze, powinniśmy to robić przede wszystkim, bo najlepiej wiemy, jakie te pszczoły są ważne. No i oprócz tego, że ten rolnik wtedy się 300 razy zastanowi, bo nas zna i może nawet lubi, zanim wyjedzie na pole w dzień z pestycydem, chociaż jest to nielegalne, ale niestety dalej się zdarza, no to może na przykład posiać rośliny miododajne. Jeżeli będzie miał świadomość istoty tego problemu, to być może da się namówić. Tutaj Państwo jak najbardziej się edukują, biorą udział w szkoleniach, a to, że trzeba dbać o higienę gospodarki pasiecznej i stosować odpowiednie zabiegi, no to Państwo wiedzą, szczególnie, że przez ostatnie 4 godziny tutaj Pan doktor Migdał Państwu przybliżył ten temat. No a co może zrobić każdy z nas? Ważne jest to, żeby nie zostawiać ochrony przyrody innym. Nie liczyć na to, że jakieś większe organizacje powinny coś z tym zrobić. Rząd powinien coś z tym zrobić. A tak właściwie to my nie produkujemy tutaj na przykład dwutlenku węgla tyle, co Chiny, więc czemu my się mamy starać, a oni się nie będą starać. Ważne są działania każdego z nas, dlatego że politycy, myślę, że się Państwo domyślają, tak generalnie to słuchają ludu, chcą być wybierani, więc im więcej osób zwraca uwagę na jakiś temat, tym bardziej politycy, żeby być wybranym, też zwracają uwagę na dany temat. Czyli chcą sobie tych wyborców przypodobać. Więc jak najbardziej warto mówić o tym głośno i starać się od dołu już czynić takimi drobnymi krokami. No i warto oczywiście sadzić rośliny miododajne. Myślę, że akurat pszczelarze to wiedzą to doskonale. Nawet na balkonach. Tutaj warto inwestować i warto o tym ludziom mówić, żeby na balkonach o tą roślinność miododajną też dbać. Ja na przykład mieszkam na 8 piętrze,
a mam doskonałą populację murarek i to nie sprowadzoną sztucznie, ona się po prostu tam pojawiła. Pojawiają się też u mnie trzmiele bez problemu, mimo że to 8 piętro. Dbam o to, żeby te kwiaty tam były i te owady się tam pojawiają. Czyli jest to krok jak najbardziej ważny. No i też proszę sobie wyobrazić, że gdyby każdy na swoim balkonie, w takim ogromnym budynku, miał choćby jedną doniczkę z rośliną miododajną, to stanowi to już bardzo fajne źródło pożywienia dla zapylaczy. To, że trzeba informować siebie i innych, edukować, to już mówiłam. I tutaj są takie już górnolotne się wydają, a może nawet trochę śmieszne zabiegi, typu ograniczyć emisję dwutlenku węgla i oszczędzać wodę. To są takie oczywistości, ale jak najbardziej powinniśmy na to zwracać uwagę, czyli nie otwierać lodówki, nie patrzeć się przez 5 minut w lodówkę i szukać nie wiadomo czego. No to naprawdę są takie proste czynności, ale każdy z nas powinien tą świadomość mieć. No i oszczędzanie wody też jest bardzo ważne, szczególnie, że w naszym kraju te zasoby wodne są naprawdę ograniczone. No i takim ostatnim punktem jest niemarnowanie żywności i zmiana przyzwyczajeń tych żywieniowych, zakupowych może bardziej. I tutaj może się pojawić pytanie, no jak to może wpłynąć na pszczoły? Czy to, że ja wyrzucę resztki obiadu, pół kotleta i dwa ziemniaki do kosza, może jakoś wpłynąć na pszczoły? I dlaczego? No otóż bardzo to wpływa na pszczoły i gdybyśmy ograniczyli marnowanie żywności, to mniej tej żywności musielibyśmy produkować. I teraz według tej Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa to aż 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności jest marnowana. Co to znaczy? No ludzi jest coraz więcej, my coraz bardziej musimy ten, jakby przestrzeni nie mamy wcale więcej, więc musimy ją wykorzystać jak najbardziej, jak najlepiej. Więc rolnictwo musi być coraz bardziej intensywne, coraz więcej środków ochrony roślin musi być użyte na tym polu, żeby jak najbardziej te plony zwiększyć. I tutaj mówi się często, że w 2050 roku będzie problem z wyżywieniem żywności, ale tak naprawdę gdybyśmy nie marnowali tej 1/3 produkowanej żywności, to wcale tutaj tego kryzysu by nie było. Czyli bez marnowania żywności mniej środków ochrony roślin byśmy używali i jak najbardziej takie działania, żeby tej żywności nie marnować, są ważne. Oprócz tego, że ta żywność ląduje w koszu, to my mamy też przyzwyczajenia, już chyba każdy z nas. No idziemy do sklepu i o każdej porze roku oczekujemy, że będzie tam to, co nam się zamarzy. Czyli zawsze będą pomidory, zawsze będzie papryka, marchew, pomarańcze. I nawet jak pójdziemy do sklepu i tego nie będzie, no to, a bardzo tego chcemy, bo się przyzwyczailiśmy, że to, co chcemy, to w sklepie jest, no to później nie pójdziemy do tego sklepu. Więc na tych półkach zawsze musi być to wszystko, co nam się wymarzy i po prostu skutkuje to tym, że te półki są pełne jedzenia, a później to jedzenie jest wyrzucane, bo nikt tego nie kupi, ale my lubimy, kiedy tego dużo w sklepie jest. No dobrze, minęła już wybiła nam 16, więc będzie to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam do ich zadawania. Oczywiście bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za kontakt. To zawsze miło, jak się Państwo odzywają. O, tu pani Krystyna się pyta, jakie nasiona posiać wiosną
Tak, tutaj certyfikaty będą jak najbardziej wiosną dla pszczół. Tak, właściwie dobre są byliny, czyli wszelkie jakieś jeżówki, rudbekie, te królowe lata tak zwane, czyli kosmosy na przykład. Tutaj się trochę opóźnia, bo nadal jest zimno, więc możemy trochę tutaj opóźnić to. A ja na przykład groszek pachnący. Naprawdę jest bardzo, bardzo szeroka gama i tutaj polecam sobie samemu dobrać te poszczególne nasiona, a nie kupować takich gotowych mieszanek, na przykład łąkowych mieszanek gotowych, bo ta gleba często musi być odpowiednio przystosowana i trudno nam w doniczce później takie nasiona wyhodować, żeby nam wyrosły. Także tutaj na przykład właśnie ten groszek pachnący, on bardzo, to też zależy na jakim terenie. No, jeśli mamy do dyspozycji tylko doniczkę, to jak najbardziej taki groszek, no na przykład właśnie te rudbekie, te królowe lata. Odchodzimy od pelargonii, bo one nie do końca tutaj mają dla pszczół. Pelargonie, petunie to nie. To dla pszczół niekoniecznie. Czy krokusy koła ula są faktycznie dużym pożywieniem wiosną? One nie są spektakularnym pożywieniem, ale one mają znaczenie wiosną. Każde źródło pyłku ma znaczenie. Więc jeżeli tutaj pani się zastanawia, czy w te krokusy inwestować, to jak najbardziej trzeba. One mają ten pyłek i jak najbardziej wiosną każdy gram pyłku, każda odrobina pyłku dla pszczół jest ważna. Żeby ten czerw wykarmić, żeby mógł się rozwijać, jak najbardziej krokusy są zalecane. Oprócz tego, że są dla pszczół miodnych dobre, to też te matki trzmiele, które się przebudzają dość wcześnie, trzmiela ziemnego, to będą bardzo wdzięczne za takie krokusy. One są wygłodniałe po hibernacji zimą i żeby założyć gniazdo, jak najbardziej one te krokusy z nich skorzystają. Tu już nie widzę, żeby ktoś jeszcze jakieś pytanie miał. Więc jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy albo może nawet zobaczymy na żywo.